Nazywam się Tomasz Nowak, jestem dominikaninem. Moją pasją jest kaznodziejstwo. Odkryłem to dość późno, a jednocześnie nie wyobrażam sobie teraz mojego życia bez tego, by głosić, by temu się wręcz całkowicie poświęcić. Drugą taką pasją, która tak naprawdę przyprowadziła mnie do kościoła, jest muzyka. Ostatnio szczególnie jazz. Jazz jako taka przestrzeń, w której jest bardzo dużo miejsca dla improwizacji. W kaznodziejstwie jestem o tym też przekonany i tak jest moje doświadczenie. Chodzi dokładnie o to samo. Ale improwizuje się, biorąc pod uwagę bardzo konkretne tematy i bardzo konkretny warsztat. Dlatego bliskość Słowa Bożego, bliskość Boga samego jest absolutnie podstawową umiejętnością i takim backgroundem, który jest konieczny. Jeżeli to jest, jeżeli to pokochamy, jeżeli się temu oddamy, mogę o tym zaświadczyć, kaznodziejstwo będzie kwitnąć. Wydaje mi się, że moja droga życiowa zaczęła się zupełnie prozaicznie. Pochodzę z małego miasta, z Ostrowca Świętokrzyskiego. To miasto hutnicze. Kominy hutnicze górowały nad tym miastem i praktycznie wszyscy pracowali w hucie. Moje dzieciństwo, można powiedzieć, było dość radosne, chociaż myślę, że szare. To może paradoksalne połączenie, że coś jest radosne i szare. Ale takie mam przeświadczenie, że o to chodzi. Na tą miarę, która tam była możliwa. Przez długie lata później miałem jakiś żal czy pretensje, nie wiem, do Pana Boga, do rodziców, nie wiem, do samego siebie, że tak to wszystko wyglądało, że nie miałem zbyt wielu szans, patrząc, nie wiem, na innych moich rówieśników, których później poznałem, którzy byli z większych miast i mieli dużo większe pole do popisu i szanse na rozwój. Ale teraz widzę to też jako bogactwo, bardzo konkretne bogactwo tego czasu. Że to poznawanie siebie samego i świata jakoś beztroskie i jakoś szare też ma swoją wartość i daje swoiste postrzeganie tego świata. Daje dużo pokory, a jednocześnie daje umiejętność cieszenia się z tego, nawet co małe. Z czasem moja niespokojna dusza zaczęła szukać szerzej, zaczęła szukać nowych rzeczy. Tak naprawdę rozwój brał się z zazdrości. Jestem z rodziny, w której byliśmy męskim towarzystwem. Mam dwóch braci, więc mama była zupełnie samotną kobietą. Owszem, postrzegano może przez nas jak anioł, ale jej życie myślę, że nie było łatwe. Czterech mężczyzn o mocnych charakterach i najróżniejszych pomysłach pewnie nie było łatwe do przeżycia czy przyjęcia. Niemniej jednak ogromne serce mojej mamy. Myślę, że z tego właśnie mam ogromne zaufanie do drugiego człowieka, że to od niej jakoś to udało mi się w życiu przejąć. To męskie towarzystwo dało też ogromne wymagania, a jednocześnie było, tak jak to w męskim towarzystwie, rywalizacją. Mój rozwój bardzo często
opierał się na zazdrości, że zazdrościłem moim braciom ich talentów, ich zdolności, ich umiejętności i to poprowadziło mnie do szukania nowych, zupełnie nieznanych mi światów. Też w kwestiach religijnych tak naprawdę wszystko zaczynało się od zazdrości. Pamiętam na pielgrzymkę, pierwszą pielgrzymkę w moim życiu, poszedłem dlatego, że zazdrościłem mojemu starszemu bratu, któremu wcześniej rodzice pozwolili pójść na pielgrzymkę. Okazało się później, że była to droga do muzyki, że tam spotkałem tych, którzy grali na gitarach i to jakoś w pewnym sensie, można powiedzieć, gitara przyprowadziła mnie i do Pana Boga, i do Kościoła. Teraz trochę patrzę na to z przymrużeniem oka, ale też nie sposób tego przecenić. Proste granie, właśnie pielgrzymkowe, tak naprawdę było jakoś zakorzeniające dla mnie w Kościele. Bardzo prosto. Ci, którzy mnie nauczyli grać na gitarze, powiedzieli, że nauczą mnie dlatego, żebym później grał na pielgrzymce. I stałem się zakładnikiem tej obietnicy. A później miałem bardzo mądrego duszpasterza, księdza Marka, który, mówiąc wprost, przekupił mnie. Zaproponował mi wyjazd na rekolekcje azowe, co dla mnie było absurdalnym straceniem 15 dni, ale powiedział, że pożyczy mi niemiecką swoją gitarę. I nic innego by mnie nie przekonało, tak jak właśnie to, bo ja miałem jakąś polską słabiutką. I gdy pojechałem na te rekolekcje, stały się kolejne rzeczy, zrobiłem kolejne kroki. Jakoś zapragnąłem być bliżej z Panem Bogiem i zaczęło mnie to coraz bardziej wciągać i interesować. Ale w tym czasie też przyszły romanse z naszymi braćmi protestantami, których spotkałem w mieście, w którym kończyłem technikum, czyli w Kielcach. Spotykając ich jakoś w parku, zewangelizowali mnie w Dzień Wagarowicza, jak pamiętam. I to otworzyło całkiem nowe myślenie o Panu Bogu. Wiele tam się wydarzyło rzeczy. Tam też spotkałem pierwszych braci dominikanów. Tam też otrzymałem od Pana Boga powołanie, chociaż nie do końca go jeszcze wtedy rozumiałem. Dominikanie zrobili zszokowali mnie, tak można powiedzieć. Zobaczyłem ich na rekolekcjach. Ja wtedy chodziłem do budowlanki. Niczego więc się nie spodziewałem po rekolekcjach i kaznodziei. Jeżeli można powiedzieć krótko, zawsze to była jakaś gadająca głowa w czarnej sutannie. Zasadniczo nieinteresująco. I nagle przyjechało trzech białych, którzy wybiegli na środek kościoła, wzięli mikrofon i zaczęli mówić z głowy, bez żadnych kartek, bardzo konkretnie do nas. To na tamte czasy było szokiem, że coś takiego jest możliwe. Ja wtedy miałem bardzo wiele pytań, bo czytałem Biblię. Księża przede mną uciekali, bo mieli mnie serdecznie dość. I gdy z jakimś pytaniem stanąłem przed dominikaninem, ku mojemu zdumieniu, on powiedział: naprawdę? Takie pytania sobie zadajesz? Ja byłem zupełnie zdumiony. Mówi: super. Już nawet mnie pochwalił. A potem powiedział: nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale poczytam i potem możemy się spotkać. Także nawet to, że on nie miał jakiegoś zdeprymowania tym, że nie wie, że nie zna odpowiedzi, a jednocześnie umiał mnie jakoś z tym pytaniem przyjąć, było dla mnie zupełnie zaskakujące i zupełnie nowe. I tak się zaczęła ta przygoda. Później myślałem, że to jest sekta, więc
Nie chciałem w ogóle mieć z nimi nic do czynienia, ale jakiś głos wewnętrzny już we mnie pracował i działał. Więc jak 2 miesiące, pamiętam, myślałem, jak się nie dać oszukać Dominikanom i wymyśliłem, że jeżeli ten od powołań mi powie, że to jest najlepszy zakon na świecie albo że to dla mnie jest ten zakon, to na pewno to będzie znaczyło, że to nie to. I gdy pojechałem, pamiętam, do Poznania spotkać się z Dominikaninem od powołań, on powiedział, wiesz co, to nie jest najlepszy zakon na świecie, a może to nie dla ciebie jest. I to powiedział w pierwszym zdaniu, nim zdążyłem usiąść. Więc zobaczyłem, że to nie są przelewki, o coś tu więcej chodzi. Tak to jakoś odnalazłem ten zakon, o którym nie miałem zielonego pojęcia, bo żadnych zakonów nie znałem. Miałem też romanse subkulturowe, więc byłem i punkowcem, i hipisem, i jakimś ekologiem, folkowcem. Wszystko gdzieś na tej bazie muzycznej oparte. Jednocześnie jakoś mocno bardzo kształtujące moją osobowość. Dlatego też wszyscy, którzy mnie znali, gdy powiedziałem, że chcę wstąpić do zakonu, pukali się tylko w głowę i dawali mi maksymalnie pół roku. Więc tak naprawdę cały czas gdzieś wisiało nade mną, takie przeświadczenie o niskim jakimś poczuciu swojej wartości czy godności, że niewiele ze mnie może być, że nikt się po mnie niczego nie spodziewa. Bardzo mocno na to wpłynęła opinia jednej z pań nauczycielek jeszcze w szkole podstawowej, która nazwała mnie głąbem i że nic ze mnie nie będzie. Nie wiem czemu, ale wziąłem sobie to głęboko do serca. I potem rzucało to cień przez wiele, wiele lat na moje życie. Tak samo właśnie przy wstępowaniu do zakonu nikt we mnie nie wierzył, że to w ogóle jest możliwe, więc każdy czekał, aż wrócę. A ja właśnie jadąc do nowicjatu z długimi włosami, z bokami wyciętymi tutaj na łyso, w jakichś hipisowskich koszulach i podartych spodniach, próbowałem odnaleźć się w nowym świecie. Radziłem sobie zasadniczo średnio, chociaż przyznam, że jakieś miałem takie wyobrażenie, że zakon jest dla jakichś komandosów, czyli dla takich twardych facetów. I gdy zobaczyłem, że razem ze mną do zakonu wstąpili tacy licealiści w okularkach, wycięci na pazia, wieloma z nich wzgardziłem. Oni też tak myśleli, że tu nie jest dla mnie miejsce. Dopiero teraz z perspektywy widzę, jak to było mylne i jak bardzo potrzeba było Ewangelii, żeby móc wspólnie w tym zakonie żyć. Chciałem być bratem, nie chciałem być kapłanem, bo wydawało mi się, że to zbyt duża odpowiedzialność mówić ludziom, jak mają żyć, czy ich spowiadać, czy głosić kazania. Wydawało mi się, że to zupełnie nie jest dla mnie. Więc przez wiele lat chciałem być bratem zakonnym, nie być księdzem. Dopiero przed wieczystymi ślubami, po rozmowie z przełożonymi i z braćmi moimi, którzy mnie znali najlepiej, zdecydowałem się na kapłaństwo. W duszpasterstwie robiłem po prostu wszystko, co się rusza. Jak to się mówi, byłem i od odnowy w Duchu Świętym, i od neokatechumenatu, i od muzyków, i od artystów, i od biznesmenów, i od dzieci, i od rodzin. Jakoś miałem takie poczucie, że powinienem wszystkim jakoś służyć. Niestety, tak jak to bywa, jak się służy wszystkim, to najmniej się służy sobie samemu. Była to dla mnie droga prosta do wypalenia zawodowego. Więc mam też takie doświadczenie w moim życiu, że
coś się we mnie skończyło i skończyło się dość depresyjnie. Ale udało mi się też później jakoś rzeczywiście pozbierać. I w to miejsce weszła właśnie nowa pasja, czyli kaznodziejstwo. Kaznodziejstwo pozwoliło mi odkryć siebie na nowo odkryć ten zakon, na nowo odkryć moją misję, to, do czego Pan Bóg mnie wzywa. Jestem przeszczęśliwy. Jakoś wydaje mi się, że to jest wielki przywilej coś takiego znaleźć. Nie przestaję Panu Bogu dziękować za to, co mi dał. To niezwykły dar wiedzieć, co mam robić, wiedzieć, w jakim kierunku podążać i o co właściwie mi w życiu chodzi. Mam nadzieję, że to, co teraz robię, podoba się świętemu Dominikowi i mi kibicuje z całych sił. Także wdzięczność to jest to słowo, które oddaje to, co jest w moim sercu na ten moment. I chciałbym cały czas, nie przestając, dziękować za to wszystko, co mnie w życiu spotkało.